Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Jasne. Chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Witam serdecznie. Tym pozytywnym akcentem zaczniemy sobie nowy odcinek. Trochę polewusujemy. Dobra. Nie trzeba czekać, aż oni się napiją. No to raz, dwa, trzy będzie przecież. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Broni cię, Panie Boże. Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Dobre pytanie. Przemyślę to sobie. No właśnie. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. O, nowa kwestia dialogowa. Nie kojarzę tego. Już wszystkim dałem? Dobra, jeszcze to wydam. Trochę ze swoich zapasów zacząłem rozdawać. Zapomniałem pogadać z księciem. Hej, ty! Dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. Jakbyś mi tak codziennie 250 expa dawał, to z pocałowaniem ręki bym to robił, ale tak to... Hej, ty! Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci buźkę. Dobra. Udało nam się przeniknąć do środka. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Dobra. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Okej. 20 ryżu, zajebiście, jedzenie, kolby, bryłki. No i to jest locik, ja wam powiem. To jest coś, co mnie satysfakcjonuje na obecnym etapie gry. Alkohole, więc... Dany mieszek. Więcej alkoholu, spirytu, dajcie nam, dajcie. Wodę, mamy spirit, mamy, sobie wódeczkę zrobimy. Gdzie zapisałem? Lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Aha, dobra, taka sama sekwencja. O. Kolby więcej czystego alkoholu. Zobaczymy, czy na poddaszu znajdziemy ciekawego. Już widzę, że jest... Oj, oj, oj. Jest smakołyków. Kurde, dużo tego. O, normarskie piwo. Sztos. Okej. Ogarnęliśmy sobie. Panciki. Chcemy iść tutaj do góry. Już to wody. Co my tu znajdziemy? Aha, to takie miejsce, taras widokowy, jak rozumieć. Dobra. A, czyli tutaj bezpośrednio przeszliśmy na to, ale dobra, jeszcze z Jarvisem sobie zagadamy. Może ma nam coś ciekawego do opowiedzenia. Chcesz przejść przez tę bramę?
A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Mhm. Uważaj na się. No dobra. Taka informacja nam powinna wystarczyć. Siema, Homer. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Mhm. Spróbujemy to uczynić. Gdzie mogę ją znaleźć? Okej, to myślę, że chyba od razu przejdziemy do realizacji tego zadania. Czekaj, może coś tutaj splądrujemy sobie. Delikatnie, o ile cokolwiek jest tu do splądrowania. Myślę, że bito z nędzą. Niesamowita. Nic, nawet kubka tu nie mają. O kurde. Te kąsacze. Zdrowa rybka. Kurde. Tak, to są kąsacze definitywne. Piszmy grę. I uzbrojemy się w ogóle, co to jest. A takie to są mierzywa, ale dobra, będzie do sprzedaży. Kula ognia. 25 obrażeń. Jakiś krąg w ogóle. A gdzie ten topielec, ja się pytam? Znajdziemy jakiś sztabik królewski? Dziwne, dziwne, dziwne. Może coś... Popisie, topielec pod tamą. Teraz musimy mieć spoiler, że w nieuczęszczanej części zbiornika. Ciekawe dlaczego żaden szkolnik czy najemnik się tym nie zajął. Może znalezienie tego zwierzęcia nie będzie takie proste. Jeżeli chcę go znaleźć, muszę podsumować wszystko, co wiem na temat... I to jest jakiś... głębszy temat do zbadania. To jest jakaś jaskinia. O, proszę bardzo. Napiszmy grę i zobaczymy. Co znajdziemy w tej jaskini? O kurde. Okej, okay, ale to jest tutaj. Trzeba mu 3 razy kulą wypierdzielić. Zgit. Zadanie będzie wykonane. No to zużyjemy na to 3 kule, ale wydaje mi się, że można to zrobić. Szpony topielca spod tamy. Ciekawego jeszcze znajdziemy. Szkatułka, surowa ryba. Teleportacja do nowego obozu. What the hell? Zajebiście.
No takiego dropu to się nie spodziewałem. Zapiszmy. Zaraz się okaże, że tu kamera będzie świrować. Jestem ciekawy, czy tutaj w ogóle da się jakoś regenerację many ogarnąć. W sumie pytanie do was. Jest możliwość tutaj regenerowania many. To myślę, że od razu chyba zraportujemy tutaj panu Homerowi, tym, że odnieśliśmy sukces. Homer, gadaj ze mną. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi, ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Okej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Hej, chłopcze, jeśli chcesz wejść do środka, będziesz musiał zapłacić 10 bryłek. Kapujesz? Oho. Tylko zachowaj to dla siebie. Mam już dość tej wiedzieć. Dobra, spróbujmy sobie napisać. Dzięki, tak? Schowaj broń! No, schowaj! Dobra. Nie jesteśmy w stanie mu zadać obrażeń. To się już więcej nie powtórzy. Na nikim nie można polegać. Ot, co się chyba nigdy nie zmieni. Hej, chłop! W tej historii jakaś musi być jednak ziarno prawdy. To się chyba nigdy nie zmieni. Ale myślisz, że... Nowy obóz ma swojego Bluedwina. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dobra, to jest stanowisko kowala. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Panie Balkagan. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy Bractwem Śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Balkagan. Niech Śniący zawsze będzie z tobą. I z tobą również. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego Bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom Bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Cor Calomem i Bal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak woli. Dobrze, daj na pewno i Dobra, czyli 10 typów trzeba ogarnąć. Tak też uczynimy. Dobra, zajebiście, nie ma tej animacji palenia. Jakie to jest najmądrzejsze na świecie do zrobienia. Wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, drugi gość. Szybka pauza. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dwuręczne jakieś miecz sędziego, ząb kopacza. O. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. A czy widzicie, jakie obrażenia? Śmierć niewolnika. 54 obrażenia dystansowe i wymagana siła tylko 28. Pewnie masz rację. Ręczny topór, 24 demerza. O. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Tak długo, jak leśny rębacz. Mam już dość tej paplaniny. Przeżuwacz mięsa 33-36. Wygląda nieźle. Czekaj!
przy okazji sobie chodzę i okradam domki. I powiem wam, że zysk jest nawet z tych domków. Dużo pierdół leżących. Bryłek tak średnio, no oprócz tej tutaj, ale tak średnio bryłek około 20 plus jeszcze jakieś jedzonka i inne pierdoły, więc... Wiesz co, poruszasz się tak jakoś... Dobra, ja nie chcę żadnej akrobatyki od ciebie, ziomek. Ale dalej sobie pookradamy. No proszę, trafiliśmy do domu Homera. Ciekawe. Zobaczymy, czy on coś lepszego ma w tej skrzyni. No, czyli taki średni lot, około 20 bryłek, jakieś ryże. A to jest, powiem wam, całkiem przydatne, bo to będą komponenty do tych lepszych przepisów. Więc zajebiście. Hej, ty! Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Czego ode mnie chce? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Mhm. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Zręcznych złodziei nigdy nie za wiele. Proszę bardzo, możesz na mnie liczyć. I reputacja. To mi się podoba. Czy to za... Otwieranie zamków. Kradzież. No ile my mamy tych wytrychów? Wytrychów nam zostało 8. A, to tutaj oszczędzamy nieźle, bo to jest 5 wytrychów, a pojedynczy wytrych kosztuje 10. No dobra. W ogóle tutaj broń pod zręczność widzę. Tyle. No nieźle. Takim niezła, to będzie tylko króciutka taka fest. To jest problem. Dobra, ale od razu odsprzedam ci fanty z twoich ziomeczków, z chatek twoich ziomków. Co my tu chcemy? Nie wiem, czy te przepisy można sprzedawać, czy one... z powrotem. Trzeba je? Aha! To te szpony to jest jakiś... Kurde, ja mam jakiś amulet, to jest amulet martwego strażnika, bonus PZ, bonus mana. Kurde. A bym sobie zostawił taki amulecik fajny. Jakieś pierścionki. Pierścień Mordraga, siła, zręczność, broń fizyczna. No nieźle. A może tak, ja z nim przehandluję. Te pierdoły. Nie opłaca się sprzedawać w takich spakowanych wersjach. 85. 90. Coś tutaj jeszcze może? Chyba łójkę to szczura można dorzucić. Dobra. Przyjmijmy. I myślę, że tych wytrychów powinno starczyć na długi czas. Przy okazji znalazłem tutaj 3 mikstury koncentracji aż. A jako, że będę szedł w maga, to na pewno będę chciał boostować alchemię, więc będę sobie krafcił te potki, pewnie z tego. Więc nie będziemy zjadać tych grzybków na surowo. Dobra, garść monet. Los monet. Chyba to co u Diego, że tam było sztuk złota, to chyba właśnie chodzi o te monety. Że je można wymieniać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale dobra, mniejsza z tym. Coś tu jeszcze ciekawego, czy tak może... Załóżmy sobie. Na razie. Bo inaczej.
My to chcemy założyć. Nie, wydaje mi się, że to będzie lepszym rozwiązaniem. Okej. Okay. Super. Są upgrade'y. Okej, okay, zakończyliśmy tutaj zadanko. Będą kłopoty. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? No, proszę bardzo. Pomóż mi dostać się do bractwa. Twoja prośba jest bardzo skromna. Pomogę ci, tylko słuchaj uważnie. Baltajon jest jednym z młodszych guru, tak jak ja. Iberion uczynił z niego swojego osobistego doradcę. Obawiam się, że to nie była najlepsza decyzja. Tajon stał się przez to tak zrozumiały, że nie chce już pomagać nikomu oprócz swoich uczniów. Daj mu to, jeśli chcesz mu rozwiązać język. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Lepiej się do tego nie mieszać. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Chcesz dać. Jeszcze możemy sobie przyprofitować, bo często w tych chatkach były właśnie ziela, które można rozdawać. Dodatkowo sobie będziemy je oddawać, to co splądrowaliśmy z ich chatek. I profitować na tym. Dobra, idziemy do Laresa. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. A ja mam. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Dziękuję łaskawie. Dobrze, wypierdzielili te gówna ze stołu, żeby przypadek nie ukraść. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Oczywiście. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Okej. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Isidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je... Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je... Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. Okej. Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech mnie. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż. Oto ona. Co ty na to? Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Oj, wiem, wiem. Dobra. Znowu ty. Znowu ja. Kościu. Ja to mam ważne zadanie. Tak długo jak mnie do wykonania. Czekaj. O, tu jest domek jakiegoś ziemi. A, to wilka. No, to nic nie ukraniemy. Wilku, pogadajmy. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Gdzie mogę kupić? Trafiłeś pod... Okej. Możesz mi... Powodzenie podczas polowania zale... O kurczę, nauka tych atrybutów też kosztuje... rudę. No dobra, to dlatego tyle jest do znajdywania, bo trzeba jeszcze sporo zarabiać. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar.
Lekkie spodnie kreta, spodnie kreta. No tak mało satysfakcjonujące. Zajmujesz się... Skupuję Wszystkie strzały. Zużyteczne przedmioty. Jak mogę przy drodze do nowego obozu... Dobra, to już wiem o Aidanie. Mam przy... Fantastycznie! Sprzedaj futra. Futro wilka. O, i pięknie. I takie deale lubię. I teraz pytanie ze 100 punktów, czy ja będę w stanie z tego krzykacza, szczerze wątpię. Więc chyba udamy się tutaj karczmy na jeziorze, ale to też mnie trochę martwi. Z tego względu, że tam będzie ten kozak, który będzie chciał nas powstrzymać, a tutaj widzę, że te wartości armora nie pozwalają przebijać się minimalnym damage'em. Co my tu mamy? Rybka jedna, laga rybka druga. No i git. Może nie będą nas powstrzymywać. A dokąd? No, nie żartuj! Lepiej się nic nie pakować. No dobra. Od razu wiem. O kurczę! Musi być jednak ziarno prawdy. Dobra, zainwestujemy sobie w spodnie kreta. Już pal licho. Kurde. O, ale to są kozacy. No nie, no takiej zbroi to już dawno nie miałem. Potężnej. No dobra, lecimy z powrotem do... Karczmy. Zobaczymy, czy ten myk, czy ten fortel w ogóle zadziała. A to... No... Nie żartuj! Jestem... Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. Właś! A, widzisz. Fajnie, bo redukowane są ceny. Tylko zachowaj to dla siebie. Tych różnych nie powinni wiedzieć. Zbroi o wartość poprzedniej zbroi. Zobaczmy, czy się da okraść chłop. On jest tutaj skupiony mocno na swojej pracy, więc... Okej, okay, o, zajebiście. Sporo ingredientów potrzebnych do alchemii. Panie Jeremiaszu, proszę ze mną porozmawiać. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego siepacze zmuszają słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Ale to chyba była informacja niezbędna do tego, żeby móc zainicjować rozmowę i nauczyć się siłki za darmo. Dobra, tutaj śpi pan Silas. Więc my sobie jeszcze jedną skrzyneczkę tutaj spróbujemy opróżnić. Okej, no i fajnie. Pięknie. Dobra, teraz panie Mordrak. Musisz uważać. Z panem pogadamy. Kiedyś takie sprawy załatwiłem. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Interesują go ostatnie kiedyś wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. Lepiej się w nic nie pakować. Właśnie, dobra, ty miałeś takie pierdoły.
A teraz czas na Bala i Zidra. Masz rację. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu Bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Jeśli myślisz, że... Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Co ty gadasz? Proszę, łyknij sobie. Dzięki, kolego. Od co? Pewnie masz rację. Siła argumentu alkoholu jest zatrważająca. Kiedyś takie sprawy załatwiało się nie. Inaczej. Jeśli myślisz, że... Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Bal Kagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego! Muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać. Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. Wiesz, kto może tutaj kupić większą... Gdybym wiedział sam, poczułem się lepiej po pozbyć. Lepiej się do tego nie mieszać. No dobra, to zaczynamy. Nie, wy raczej nie chcecie ze mną gadać. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Przybywasz z wolnej kopalni, tak? Tak. Tak długo jak... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś wierzyć. Dobra, to mamy jegomości dwóch. I trzeba będzie pozbyć się tego ziela. Myślę, że nie będę was wprowadzał w tajniki tego, jak biegam po całym obozie. Zawsze. Więc widzimy się niedługo. Zawsze to samo. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Oczywiście, że tak. Tak. Chciałbym przeciwstawić się Ryżowemu Księciu i jego zbirom. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać Ryżowego Księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie... Zamieniam się, jeśli... Dobra, myślę, że darujemy sobie. Nigdy nie skończy. Musisz uważać na tą kwestię, idziemy dalej sprzedawać. Nie powinieneś wierzyć... Znieść wodę zbieraczom. Nie... Odłóż broń! Chyba, że szukasz guza! Dobra, da się go uderzyć. Ja tu jestem nigdy. Dobra, panowie. Jest pięknie. Klepiemy lewusa. O, ja z powrotem tutaj. To nie było zbyt mądre. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. Za chwilę będzie walka. Dobra, lewus. Hej, ty! Przecież nie... Co odłóż broń! Ja tu jestem od bicia innych, zrozumiano? Nie, czemu wszyscy się na mnie rzucili? Czterech na jednego to banda łysego gnoje. Dobra, w sumie on gdzieś polas w pizdu, to w dupie z nim. A w drugą stronę się przekradniemy przez domek. Jestem najemnikiem w służbie magów. Czym się zajmuje? Dobra, w sumie to nas nie obchodzi. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. No dobra. Do zobaczenia. Sobie pogadaliśmy z Gornem. No i pięknie, całe ziele sprzedane, możemy od razu iść do Laresa. Mam dla ciebie 400 bryłek. 2000 ekspa, zajebiście. Świetnie. To mi chyba wystarczy. Na przykład. Dobra. Ty nas możesz uczyć. To fajnie.
Zobaczmy, jakie zadania nam tutaj zostały. Chata krzykacza, handlarz zielem. Pewnie za expo mógłbym oddać mu. Nosi woda, to jest zaufanie, zaginiony strażnik. Zadanie od Turusa będziemy mieli wykonane. Zaginionego strażnika będziemy mieli wykonanego. Test zaufania będzie. Recepturę bractwa to niedługo. No to okej, więc myślę, że... Wiedziałem, że będą kłopoty. Ostatnią rzeczą, jaką możemy spróbować tutaj sobie jeszcze zrobić, to pokonanie Lewusa. Trzeba będzie jakoś wykajtować. A jak nie... to lecimy do nowego obozu. I do obozu bractwa. To nie mój problem. To się już więcej nie powtórzy. O! Dobra, oczywiście z tej strony chcemy być, żeby z nim powalczyć. Hej, przeciw! No już, schowaj to! Schowaj! No, u mnie trafił. Okej. Okay. Trzeba go robić na wstecznym. Nie kombinować. Dawaj, Lewus. Nie! Nigdy więcej tego nie próbuj. Kryt wpadł. Ale głupio, ale głupio, ale głupio. Lipa straszna, co zrobiłem. A już tak dobrze szło. Dobra, jeszcze raz. Hej, ty przy... Ale teraz te kryty wchodzą. A tym bardziej tylko poczuć się nie mogę. Kurde, zaraz poczuję i zmarnuję to. Dawaj, 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 lewusik. Możemy teraz w tą stronę, bo nie wiem, czy tamte szkolniki też się na nas nie rzucą. Okej. Okay. Mało brakowało. Dobra. Nie! Dawaj, krytuj go. Dobra, teraz nie zepsuć tylko. Za moich zajebiście. Walczono jak należy. Bojowy topór. Dawaj, te wszystkie pierdoły. Zapiszmy grę od razu. Zajebiście. Udało się pokonać pana Lewusa. Będziemy mieli z głowy. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Tak? Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. No i zajebiście. Może i z tym krzykaczem by się udało to tak rozwiązać, ale myślę, że to zrobimy po ewentualnym powrocie. Może uda nam się jakoś wzmocnić. Pożyjemy, zobaczymy. A my tymczasem widzimy się w obozie. Starym. No i napotkałem pewien problem, mianowicie gdzieś się zrespił kąsacz, którego nie do końca wiem, jak mogę wyminąć. O, tu.
Chodzisz na to? O, w ten sposób, dobra. Czemu ja kłamię, że nie wiem, jak wiem? Mam nadzieję, że to nie jest jedyna przeszkoda po drodze powrotnej. Pożyjemy, zobaczymy. Okej, udało nam się wrócić do obozu. To nie było zbyt mądre. Cudownie. Panie Diego. Mam listę Jana. Mam listę od Jana. Olex Piolo. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Nie wiem, czy to dobrze. Trzymaj się. Trochę mnie ten argument przestraszył, ale dobra, to Rus. Tobie też chcielibyśmy coś zraportować. Powinieneś wierzyć we wszystko. Od razu wiedziałem, że mnie to nie dotyczy. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Już więcej nie powtórzy. Nie powinieneś. Tylko tyle? Jeśli myślisz, że... No co za ham, ale dobra, 500 expa wpadło. Że tu nie ma sensu gadać o tym, że jesteśmy kurierem i tak dalej. Dobra, idziemy do złego. Nie ma zły. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Super. Dobra, nie wiem, czy ze świstakiem można w sumie przeprowadzić jakąś rozmowę w związku z tym. Znalazłem Neka. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Okej. Hej, ty! Mordrak był jednym z moich najlepszych dostawców, ty głupcze! Jeśli chcesz zostać członkiem tego obozu, na mój głos nie masz co liczyć! Myślałem, że to się skończyło już dawno. Uspokój się. Może mogę ci to jakoś wynagrodzić. Wątpię, żeby ci się udało. No, chyba, że znajdziesz dla mnie nowy kontakt w nowym obozie. Jak ja ci znajdę kogoś takiego? Przecież mówiłem, że nie wydaje mi się, żeby udało ci się tego dokonać. Przestań wam je wątpić. Ludzie zawsze gadają. Handl. Nawet nie pró... Lepiej się do tego nie mieszać. To pod... No dobra, teraz będzie mu ogarnąć. Nawet wiemy kogo, to będzie pan Szarki. Czekaj, czy z tym strażnikiem też mogę pogadać? O tym Neku. On w sumie mogę mu zadać pytanie. Nie. Czyli jeszcze pewnie tylko Fletcher został do obgadania. Może on coś ciekawego będzie miał do powiedzenia. To się już więcej nie powiem. Gdzieś zaginął chłop. Może wykorzystamy sobie akurat moment, że jesteśmy u nas w domku. Sobie wolne łóżeczko ogarniemy. Tego poranka, no, jesteśmy w pełni zregenerowani. Macie informacje. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. To nie mój problem. Musisz uważać na... Co to za problem? Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Zobaczę, co się da zrobić. Czyżby? Wrócę później. Dobra. To chyba oznacza, że musimy okraść Skatiego. Myślałem, że to się skończyło. Wrócę jego domek. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Ludzie zawsze gadają. O, goblinie jagoda. Pięknie, pięknie. Dobra, może od razu sobie wypakujemy wytryszki. Dobra. Załóżmy sobie ten amulecik. Gdzie są te... O, tutaj. Dawaj wytrychę. Dobra, 23 wytrychy.
Powinno być git. O, i za pierwszym razem się udało. Polba. Dobra, jest skrzynia, ale mnie to jeszcze pulpit przeczytam. Ciekawe, czego się nauczymy. Siła plus jeden. No i git. Tatueczka. Teraz zapiszmy i zobaczymy, jak. O. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Świetnie. Lista długów. Jakieś pierdoły. Spoko. Od razu udamy się z powrotem do Fletchera. Zawsze to samo. To się już więcej jak mnie to nie dotyczy. To się chyba nigdy nie skończy. Mam listę. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Czyżby? Proszę bardzo. Czyżby? Jeśli myślisz, że. A co z moją nagrodą? Cóż, wielkie dzięki. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? O kurde, ile nagród. Złoty pierścień. 7 max punktów many. Jedna mana, no to nie jest dużo. Pancerz, ciężkie spodnie kopacza. Eliksir. Maksymalna mana plus 2. To się już wie. Jeszcze brak. Eliksir życia, oręż. Czystą runę. Chyba eliksir many w takim wypadku wezmę. Burza ognia, 5 zwojów. Też brzmi dobrze, ale dawaj manę. Może być ma. To nie powinno być zbyt. O wiele lepiej. No i gitara. Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Kto? Wiesz dobrze, do kogo mówię, synku. Co on tu w ogóle robi? Coś ci powiem. To mój rejon i nie chcę tutaj żadnych kłopotów. Chciałem się tylko trochę rozejrzeć. To cię będzie kosztować. Dobra, na razie weźmy, bo go nie pokonamy. Dobrze. Masz przepuść mnie. To za gnój. Co to ma być? A on tu tylko przyszedł zabrać ode mnie 10 bryłek. To za zjeb. Dobra, snafik. Siema. Powiedziałeś, że mogę dostać. I dotrzymam. Powiedziałeś. I dotrzymam. Powiedział. I do. Powiedz zatem. Dobra. Chyba piekielniki się skończyły. Na tego ziomeczku. Hej, ty! Hej, ty! Nie masz tu czego szukać. Spadaj! Oho. A się chłopaczki zburzyły. Dobra. No myślę, że chyba wykonaliśmy większość rzeczy. Myśmy chcieli wykonać. Jeszcze nas czeka podróż do obozu bractwa. Ale nie chciałbym czas, kiedy sprawy załatwiano inaczej. Ewentualnie jeszcze zrobimy sobie coś takiego mądrego. Żeby już zakończyć cały ten etap. Kureczka, zapiszmy. Ciekawe, w którym miejscu nas to przeteleportuje. O, tutaj. No dobra. Darujmy sobie na razie walkę. I zobaczymy, czy jesteśmy w stanie pokonać krzykacza. Co słychać? Spa! A ty gnoju. Nareszcie, teraz mam pret. Dobra, ale jesteśmy w stanie go uderzyć. Schowaj broń, schowaj broń, schowaj broń. Jezus Maria. O Jezu, ale zdupiłem. Dobra, nie można iść w stronę tamtych, bo nawet jak walczymy, to oni jakieś odpały mają swoje. Nareszcie, teraz. Lepiej się do tego nie mieszać.
Znowu się dałem trafić głupio. To się już więcej nie powie. Nie złapać! Nie wyczułem dystansu. Nareszcie, teraz. Dobra, idzie całkiem nieźle. Bez zbędnego ryzyka. W dzisiejszych czasach na. O Jezus Maria, ale bym zdupił. Schowaj broń! No schowaj! Mówię. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Udało się. Może przy okazji zagadamy sobie z Kronosem. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Brzmi co zacnie. Mogę dla ciebie zrobić? Chcecie ponoć z... Dobra, w sumie ta informacja nie jest potrzebna. Chciałbym do was dołączyć. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee albo z Laresem. Chciałbym... Jeśli... No dobra, handelek. Zobaczmy w sumie, czym on handluje. Punkty życia plus 5, bonus mana 1, bonus siła 1, bonus do zręczności. O. O, i są kostury. Punkty życia za zabicie plus 1. Co? Punkty many za zabicie. Zwój strzał ognia za zabicie moba. Premia do walki wręcz. To jest coś, co będziemy wcelować. Kostur energii, punkty many za zabicie jakiś gówien tym kosturem. Definitywnie to jest coś, co będziemy chcieli zdobyć. Musimy 28 many wbić. Kurde. Eliksir ducha. Może bym zjadł jedno zioło many. Zejdź mi z drogi! Znaczy, ten... Księżycowe ziele. 25 punktów bym na to wydał. Ile mam w ogóle hajsu? To też jest całkiem istotna kwestia. 600 bryłek. 5, 10. Pogadajmy lepiej o czymś innym. O kurde. Mogę ci... Nie wiem, czy to się opłaca, bo byśmy wydali 500 bryłek, ale byśmy już sobie mogli stakować tą bronią manę na mobach. Więc i byśmy mieli całkiem przyzwoitą broń. I potem, żebyśmy raczej tą manę podnosili przy pomocy jedzenia, jakichś zwojów, pierścieni i tak dalej. Wydaje mi się, że to mógłby być dobry pomysł. Dobra, ciul, robimy tak. Okej. Niektórzy nigdy się nie nauczą. 37 many ma. Dajcie. Zejdź mi z drogi! Ja zepsułem. Czemu aż tyle many mam? Dałem chyba więcej punktów niż było trzeba. 12 many. Ja tu zjadłem? Nie, jeszcze nie. Skoro tu jest 12 many. A, bo wypiłem tą miksturkę. Czyli potrzebuję jeszcze... Mogę ci... 12 many mamy, to tak, 12, 17... I raz, i dwa. Dobra. Zejdź mi z drogi! Okej, i teraz zjemy sobie raz... tą roślineczkę.
I mamy 28 many. Zajebiście. Dobra, teraz handelek. Poszukuję. 28 many. 125 to tylko kosztuje, więc myślę, że spokojnie. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Sobie ogarniemy. Tylko jakimiś to pierdołami. Dobra, te łachy możemy ściągnąć. Może. Kubek. Ja tu wrzuciłem. Nie, siarkę zostawimy. A to może się przydać. Zawsze takie rzeczy sprzedamy, takie rzeczy sprzedamy, takie rzeczy sprzedamy. Czekaj, musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Książka do kusznictwa. Widzę, że. Nie wiem, czy przepis na zupę. Sprzedamy. Niektórzy zupę lepiej siłę. Się do tego nie mieszać. Słuchaj, czy mamy coś jeszcze interesującego, co byśmy mogli sprzedać? Dobra, dołóż różnicę. O, już przekroczyłem, bo go w sumie. Dołóż różnicę, przyjmij. Zawsze to samo. Pięknie. I mamy laskę. Tak, to jest broń dwuręczna. Definitywnie. Zajebiście. Idziemy z powrotem do starego obozu. Okej, zrobimy sobie mały teścik. Zabijemy ścierwojadę i zobaczymy, czy to w ogóle się opłacało. No. Halo? Co to, jakiś taki Kurde. Słuchajcie, jak bezdźwięczny jesteś. Ścierwojadku. Wow, ale obrażenia. Tak jest! Dostajemy punkty many. A kto kozak jest? A teraz wszystko będę zabijał, co się da. Dobra. To tam na pewno... Co jest? Ja teraz to jestem kozak, to taki nowy pasie. Aaaa, to przywraca punkty many. Ja pierdziele. Właśnie, coś mi się wydawało, że tak nie halo, ale w sumie też spoko. No dobra, to może spróbujemy podjąć pierwszy poważny pojedynek. Zabijemy sobie tego kąsacza. O kurwa. Tego się nie spodziewałem. Oho, on nie odskakuje do tyłu ani nic, więc może być ciężko. Więc darujemy sobie pojedynki z tym gnojem. Może dzika podejmiemy, bo ten dzik mnie tu irytuje niesamowicie w tym miejscu. Easy. No teraz to można już klepać te podstawowe potwory. No, dawaj ścierwojad. No i to ja rozumiem. Elegancko. Piszmy gierkę. Wiecie, co by się przydało garnąć? Taki kurde... Jeszcze kamień teleportacyjny do tego obozu tutaj, starego. Bo skoro tak w miarę łatwo dostępny był ten do nowego, no to podejrzewam, że do starego to też chyba nie będzie jakaś taka wyższa szkoła pałasu. Dobra, zjedzmy sobie parę tych potrawek z chrząszcza. Okej, okay, myślę, że dwie wystarczy, żeby tutaj poradzić z tym. Zatłukę cię, ty gnido!
E, goście! To jest mój exp. Okej, zapiszmy grę. Co my tutaj mamy? Ognisty pocisk. Katułki. No jakieś pierdółki. Księga ży... Uuuu. No i to ja rozumiem, to ja szanuję. Ile mamy w ogóle punktów? Jeszcze 10 punktów nauki, a niedługo kolejny poziom wbijemy. Mimo, że w zasadzie to nie farmimy prawie w ogóle. Weź tu książczyk. O, zdechnij. No. Okej, jest mięsko. Fajnie. Obczajmy sobie jeszcze, co tutaj znajdziemy. Zapiszmy grę. Żyła srebra. Jeszcze gobiny. Tylko nie wiem, czy to są z tej jaskini, czy też gdzieś tam, na przykład tam na dole, gdzie Diego w dwórce jest skitrany. Ale dobra, zapiszmy grę. O kurde, ile tu tego? Okej, udało się jakoś, ja pierdzielę. Nie! Ile tamtego? Dobra, save game. Trzeba się jeszcze chyba troszkę podleczyć. Dobra, dawaj tą zupę korzenną. Zupę spełzacza. A nie, to manę przywraca zupa spełzacza. Dobra. Ściul, troszkę więcej tego zjedzmy. Pal licho. Gra. A, bo to jest połączone teraz. No proszę. Księga kusznictwa. Mały kołczan, bryłka magicznej rudy. Szkatułki, piórka. No spoko. Dobra, wskoczmy sobie tutaj do góry. Motyla róża, co to jest za kwiat? Gdzie to jest? Bonus do inteligencji, o! Dobra, czyli motyle róże must have. Dobra, tam jakoś nie chce nam chopnąć. Bez imien już. Ale tutaj jeszcze wyzbieramy roślineczki. Czemuż by nie? Ziołomany. Może być. Ja pierdolę. Dobra. Kontynuujemy sobie czyszczenie tutaj. Przy okazji odwiedzimy jaskinię Neka, gdzie nie ma Neka. Dorosły ścierwojad chyba, nie? Elegancko. Ma, troszkę ostrożniej trzeba to robić. Właśnie nie wiem, czy te moby się respią dlatego, że tam przechodzimy do kolejnego aktu i jakiś skrypt triggeruje, czy one po prostu mają jakiś daily respawn?
Jak to działa? To jest w sumie dobrze postawione pytanie. Może się orientujecie? To jest jakiś, nie wiem, Dynamic Respawn czy coś w tym guście, jak w Legend of Ashen. To buteleczka, korzonki. Jakieś pierdółki, którymi na pewno nie pogardzimy. Chociażby to dzik, przyjezu, ja przez chwilę myślałem, że to war. Dobra, chodź tu dziku. Ja wam powiem, że z tym kosturem to można jeszcze spróbować zrobić z Katiego arenkę. Wydaje mi się, że to nie jest jakieś niemożliwe. No Kirgo, przynajmniej Kirgo pokonać. No halo. No zapraszam. Dałem się zatruć. To fajnie. Ale jeszcze jeden plus jest z tego kosturu, że będziemy w stanie zrobić to zadanie ze zbieraniem maginnego ziela. No dawaj, dawaj. Co jest? Czemu mnie to? Żyło w jakikolwiek sposób. Halo? Dobra, już po mnie. Co one wybuchają? O co tutaj chodzi? Potem po prostu poison mnie tam dobijał. Co za krwiwca robi? Gówna wybuchają, no what the fuck. Oho, to te krwiopijce to takie wam powiem nie za fajne. Do walczenia z nimi. Znaczy kurczę, jak już będę miał jakieś zaklęcie takie, żeby sobie z nimi powojować. Boga, nie agruj się na mnie. Tego też bym raczej pokonał. Chyba, że on też ma jakąś metodę walki zmienioną. Natomiast no nie chciałbym się na razie z nim próbować. Więc dobra. Myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek, bo jest wystarczająco długi. Ja was zachęcam do komentowania i oceniania materiału. Trzymajcie się i do następnego. Siemka.